Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Lego Indiana Jones The Original Adventure. Jeden z ostatnich odcinków, jeden na dwa dokładnie mówiąc, bo mamy już czwarty poziom i teraz chwila, ile tu było? Było 6, więc zostało nam teoretycznie 3 poziomy. Więc no cóż, lecimy do ostatnią krusadę. Ostatnia podróż, ostatnia krusada. No cóż, no i dobra, jesteśmy gdzieś. Wszędzie tu tajniacy jacyś. No i jedmy. Może wszędzie się kryją. Dobra. On ma perukę. Dobra. O, ktoś tu chce na saranko iść. Tak, my ogólnie musimy uczyć z tego. Jak to się nazywa? Sterowca. O, z tego sterowca. Ja sobie oczywiście pozbieram rzeczy, póki mam czas. Bo tutaj nic nie możemy zrobić poza... Zaryzykowałbym uderzenie w nich, ale boję się, że zginę wtedy. No i dobra. No nie. W każdym bądź razie musimy w niego... rzucać. No nie. Jaka hamowa. Musimy w niego rzucać szklankami, tudzież butelkami. Z tak zwaną sodą. Co nie jest trudne. Jeśli on się blokuje czasami. Przyznam, bardzo śmieszny. Bardzo śmieszny. No po prostu upad po pach. A ja to sobie wezmę. Ja zawsze muszę mieć ten kapelusz. Like always. Czy ja mogę... Ja bym... O! Ła. Czy ja mogę tutaj sobie jakoś zmienić cel mój? Chyba nie. No nie. Przestań się ruszać. Nie umiem rzucać w ruchomy cel. Oh shit! No jaki lamus. Jaki lamus. No nie. A mogę po prostu tam skoczyć jakoś? Przygliczowując wszystko. Wszystkie niewidzialne ściany. Że ja ich po prostu zniszczę. Zniszczę ich. Ale tak chyba przejdziemy sobie dwa poziomy i w ostatnim odcinku już będzie ten szósty poziom. No i myk. No i już koniec. Dlaczego on jeszcze żyje? Dlaczego on jeszcze żyje? Dobra. Kasinka nie mogę się odpalić, ja nie mogę. No. No i bagaży nie wzięli, serio? Albo waliliśmy bagaże. No nie, płacz. O. Co tu się dzieje? Wait, what? To trochę dziwnie wyglądało. A to przepraszam, nie lepiej było po prostu przejąć kontrolę nad sterowcem? O, i tatuś tutaj robi. No i kupa. No i komuś biliśmy się w ścianę. No i kto by ktoś taki powiedział, no? Ja bym był zły, jakby ktoś mi się tak bił w ścianę. A powiedzcie jakby, czy bylibyście źli, jeżeli ktoś by wam się samolotem wbił w ścianę? Nie, może są tu jacyś... jak się nazywają? Rebelianci? Nie rebelianci. Rebelianci to w Gwiezdnych Wojnach byli. Dewianci, którzy lubią coś takiego. No i dobra, teraz musimy przeskoczyć nad płotem.
Żeby było fajnie. I myk. I oczywiście, że właściwie, jeżeli ten poziom nam szybko pójdzie, a nie sądzę, żeby tak poszedł, to i piąty poziom, jeżeli nam szybko pójdzie, to możemy jeszcze, może nam się uda w tym odcinku ukończyć grę. A wiecie, co to znaczy? Że w przyszłym tygodniu, w niedzielę, będzie Kangurek Kao. Co jest chyba fajne dla was. Dobra, ja to wezmę. Serio. Ale najpierw trzeba to odbudować. Żeby nie było tutaj jakichś niedomówień. Gdzie mam to dać? Zakładam, że muszę otworzyć sobie bramę wpierw. Bo bez tego ani rusz. Gdzieś tutaj nie ma? Nie. No niestety. Co? Myk. That explains everything. Teraz sobie wchodzimy. Jest fajnie. A w ogóle fajne są tutaj szczegóły, że tu jakiś domek i obok sobie farma jest. To jest fajne dosyć. To, no bombę musieli mi spuścić na twarz. No po prostu zarąbiście. Eskadra Sempa. Nie dajesz mi tych... dziękuję. Tatuś, ty sobie weź pistolet. A ja będę nawalał z... jak to się nazywało? Z wyrzutni rakietowej. O. To będzie najbezpieczniej, jeżeli coś takiego powiem. Bazuki, o! Myk. No... No nie! Ja nie mogę. 12.45. I czy to nie jest nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, tylko... Nie, no tak, to jest nawiązanie do Powrotu do Przyszłości. Tam też zegar stanął o 12.45 albo 13.45. Nie jestem pewien, ale na 100% to jest nawiązanie do Powrotu do Przyszłości. Więc jeżeli ktoś szuka jakichś nawiązań tutaj do Powrotu do Przyszłości, to proszę bardzo. Wieża zegarowa. Kto by pomyślał? Właściwie to teraz dopiero to zauważyłem, jak kiedyś grałem, to nie zauważyłem tego. Jak stuprocentowałem LEGO Indiana Jonesa, bo jak byłem mały, to jeszcze nawet nie oglądałem Powrotu do Przyszłości, a teraz jak już jestem po obejrzeniu wszystkich trzech części, to mam jakieś rozumienie o tym? Nie. Jak to się mówi? Jakieś pojęcie o tym, więc przynajmniej wiem, że to jest teraz nawiązanie. No stary! Jak mnie wynerwiają oni. No tak, jeszcze z Kałasznikowa do mnie nawalajcie. Dobra, ja poproszę tutaj moją nagrodę. Już drugi minikit mamy. 8 minut. Ogólnie to się tak troszeczkę śpieszę, ale jakieś pół godzinki nagrania trzeba będzie nagrać. Żebyście mieli co oglądać. Bo tak nie inaczej. O Jezu. Przepraszam. RIP ludzie w słuchawkach, chociaż sam jestem w słuchawkach. Co ja mam zrobić? Wejdźmy do srocza. O, łopaty. Kto by... A nie, to nie jest srocz, to jest składzik. Ja nie mogę. Nie, no jest po prostu najlepszy. Srocz to jest... odwrót. Składzik to jest srocz według mnie. Świetnie. Ło! Ja nie mogę. To się nie miało stać, tak by the way. Nie miałem spaść razem z tym, ale... Najwidoczniej jestem za mądry po prostu dla tej gry. Oj, niczy w Gwiezdnych Wojnach z mieczami świetlnymi. Ja tak samo robię. On tam dalej próbuje biedny wskoczyć. Boże, jestem brudnym synem. A, patrzcie, udało mu się. Jaki glitcher.
Ciekawe, czy on to zbudował, czy co zrobił? Co się tutaj odblokuje, jak te wszystkie pomidory rozwala? Pomidory? Nie, nie zbudował. To co on zrobił? Jak on to zrobił? Hello. Cheater. Flyhacka pewnie włączył. Dobra, jesteśmy w następnej części poziomu. I tu możemy zaszaleć. Znaczy, nie zaszaleć, ale w każdym razie już widzę, że będzie nam potrzebna ta książeczka, którą ma Henry. Tak. A coś się jeszcze pamięta z tych filmów i gier. No. Dobra, tego nie było, tego nie było. Ja wcale nie uderzyłem właśnie swojego ojca. Tego nie było. Dobra, ja użyję już tej książeczki. Bo nie pamiętam właściwie, co on robił. Bo jestem w takim razie bardzo zaciekawiony. Mam dziwne wrażenie, że odsyła te kamienie, ale dobra. Nie wiem, krzyż, DNA, sowa, klocek Lego. Holy sh! No. Daje mi Nikita, co było dosyć przewidywalne, tak szczerze mówiąc. No nie w niego! Idioto. Gdzie mam to dać? Tam mam to dać, dobra. To jest bardzo pomocne. Dobra, już myślałem, że OBS nagrywa też mój głos, ale jak się okazuje, nie. Dobra, tu nic nie zrobię. Dobra, czyli mamy rozwalać nic niewinne nam traktory, czy Bóg wie, co to jest. Też to nie. Tu coś będzie. Dlaczego nie mogę tego rozwalić? Ciekawe. Złoży się, że ten przycisk, nie wiem, zrzuci nam ten klucz czy coś. Ale najwidoczniej musimy tutaj iść i otworzyć sobie przejście. I założę się, że... Aj. Dobra, tego nie było. Chciałem powiedzieć, że założę się, że na pewno tam nie wejdę, ale dobra. I z tego co widzę, jakoś ten poziom już tam zajmuje 12 minut, to znaczy, że prawdopodobnie jeszcze będzie jeden odcinek z ostatniego szóstego poziomu. A jeszcze nie wiem, jak będzie z poziomem piątym. No sobie ludzie, w tą grę tak dawno grałem, że się z niej nie pamiętam. Ale przynajmniej zaspię. Łubdu. Desynchronizacja. Po prostu sekundę po wybuchu. Łubdu. Myk. No, co zrobisz? Ej, sprytne. Tylko niech to już tatuś zrobi, bo nam może być jeszcze potrzebna ta łopata. A nie chcemy jej stracić. O, myk. Prawy sierpowy, lewy sierpowy. Spod wródka. Teraz musimy lecieć i coś najwidoczniej naprawić. Oż ty w mordę. To było... niespodziewane. Ale nie, tak szczerze, to było niespodziewane. Myk. Rzeczywiście budujemy most. Bo tak jest fajnie. Wypuśćcie mnie. Jestem prawie pewien, że jest nam potrzebny jakiś pojazd. Bo ten most nie może być taki szeroki po nic. Gdzieś tu musi być jakiś pojazd, który muszę okiełznać. Boże, okiełznać pojazd. To się tylko z jednym kojarzy. Ale no co? Jest tu jakiś pojazd. Jest. Ej, nawet ładny. Więc zbudujmy go. To po to nam był klucz. Coś tu nawet brakuje. Złoży się, że coś stąd. No oczywiście. Kierownicy brakuje. No co za auto bez kierownicy? Kto to robił to auto? Może tak... jest sponiewierał. Dobra, tatuś. Jadymy. Szkoda, że druga osoba nie może tu
wleść, tylko musisz się wlec za nami. No i dobra. Uciekliśmy. Nice. No spróbuj. Spróbuj tylko tam lecieć. Oh shit. Au. Papa. Elo. No. Ludzie, nic się nie dzieje. Nie mogę już tu wsiąść znowu. A ja się mogę wrócić. Dobra, jakieś mewy mam chyba nie zniszczyć. Ale czemu mam niszczyć mewy? O co chodzi? Może mam uwolnić jakieś mewy? Może to są jakieś magiczne mewy? Może one przynoszą śmierć? Muszę je zabić po prostu. Albo obsrały mi auto. I teraz muszę się zemścić. No to też jest jakiś pomysł. A, czyli jednak. Czyli obsrały mi auto i muszę je po prostu nakierować na ten samolot, żeby one zdechły. Spoko. A cóż to? Myk. Nie spodziewałbym się. W życiu bym się tego nie spodziewał. Mam klucz? No, nie mam klucza. No to mogę już to wziąć. Była. Technologia. Tu też są mewy, bo je słyszę. No serio, ludzie, w tej grze przydaje się rozwinięty zmysł słuchu, żeby wiedzieć gdzie, co i jak. Zamek. Jako już jestem złym człowiekiem, to nie straszą mewy. No i dobra. To jest chyba ta sama cutscenka, tylko się po... Chociaż nie. Coraz bardziej ten samolot widać, że jest coraz bardziej zniszczony. O kurde, ile mi kasy dają. Tak na koniec serii prawie, że. Oni chcą mnie przekupić, no nagraj dalej tą grę, no. No nie bądź taki, już zrób te trzy poziomy w jednym odcinku, ale nie, ludzie, ja na serio się śpieszę, tam pół godziny to maksimum, co ja mogę wam dać. Więc jakieś dwa poziomy zrobię. Chyba. Na trzeci to już nie ma szans, że zrobię. W jednym odcinku. Chyba, że tu dają mi tylko... Dadzą 5 poziomów i tylko tyle. Chociaż to jest niemożliwe. Myk, myk. No nie. Jaka wspinaczka w ogóle. Myk, myk. Dziękuję bardzo. Pixel, mistrz parkura. Kurde, trzeba... W ogóle takie moje skryte marzenie to jest takie, żeby nauczyć się sztuki parkura. No i dobra, się rozwali. Teraz prawdopodobnie ten samolot dokładnie. To dziwnie wygląda. Dobra, nie będę tego komentował. Nie wiem, ku przygodzie. Ja tam widziałem jeszcze minikit, ale no niestety. A ten skąd? Level complete! Free play unlocked! Zarąbiście. Przewijam to, bo nie chce nam się oglądać tego. 1349, nice. Continue story. Jak już mamy 19 minut, to szczerze wątpię, że ten... jak to się nazywa? Poziom będzie trwał jakieś, nie wiem, 10 minut, ale no cóż. Dobra. Wiozą naszą koleżankę, naszego kolegę. Jakiegoś gościa. O. O. Będzie się działo. Dlaczego ten czołg jest taki jakiś dziwny? A tatuś poszedł sobie w ogóle w kimę, ja nie widziałem.
Taki nieprofesjonalizm. Tu się dzieje, wartka akcja, strzelają nic, wszystko w ogóle na ostatnią chwilę trzeba dopiąć, a ten sobie idzie spać. No kurde, ja nie wierzę. Ja nie wierzę po prostu w tego człowieka. Myk! Dobra, ja to już porozwalam wszystko. Jestem niedobrym człowiekiem. Po co poukładam? Bo jestem poukładanym człowiekiem też. No i przepraszam, jak jest... Nie wiem, przewracać te auta, czy co? Myk. I myk. Ja nie wiem właściwie, co się dzieje teraz. Dobra, coś tu buduje. Jakąś skrzynkę. No dobra, już sobie przypomniałem ten poziom. On nie jest dosyć długi, szczerze. Można go dosyć szybko ukończyć, ale jak się pośpieszymy, bo pośpiech to tutaj byłby bardzo pożądany z mojej strony. Tylko jakby to rozwalić. Nie no, to jest już całe rozwalone. Tu muszę wejść. Zbudujemy dzisiaj lwa. To będzie niezła sprawa. No stary, czemu mi zasłaniasz tą kamerę? Wybaczcie. No stary, czemu mi zasłaniasz tą kamerę? Będziemy dzisiaj budować lwa. Tra la 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 la. Zbudujemy dziś lwa. Czy zbudujemy dzisiaj lwa? To jest moja parodia bardzo znanej piosenki. Nie wiem, Baby Justina Bieber. Nie, no żartuję. Ja nie mogę. Dobra. Aż takim psychopatą nie jestem. Boże, jak to mogło mi w ogóle przez usta przejść? Bijcie się tam. Ja mam was w głębokim poważaniu, żeby nie powiedzieć gorzej. Bo wiecie, jak to jest z moim szacunkiem do obcych mi osób? A raczej jego brakiem. Bo to też można tak powiedzieć. Dobła. Czy ja mam książkę? Dobrze, czy ktoś tutaj, zobacz, ma książkę? Nie ma książki. Ale pomożecie mi? Pomożecie mi zbudować bałwana? Chyba, że nie, no to w takim razie, no sorry. Jak mi nie pomożecie, to trudno. Ale chciałbym zbudować bałwana. A raczej lwa. Ale czy już mi pomożecie, to już wasza dobra wola. Możecie też zaśpiewać ze mną. No może lepiej nie. Dobra, to bierzemy sobie. I idziemy. Właściwie tego konia bym spróbował. Nie. Nie będę się z tym poprał. To trochę dziwnie zabrzmiało. Dobra, zbudujemy sobie autko. I będziemy nim jeździć. Nie, dobra. Już kończę. Przepraszam. O, super duper automat. A, to ja sobie mogę rozwalić przy okazji. Jak już tak sobie jeżdżę, to zdobędę przynajmniej jakiegoś minikita od razu. Ej, fajnie by było takim autkiem jeździć, co jest mniejsze od ciebie. Ale w sensie to, właściwie to kuniem byłoby szybciej jeździć, ale dobra. No nie będę tutaj... Będę tutaj sknera jakiś, czy coś. No i dobra, no i jadymy. Ta wartka akcja. Ale go odstrzeliło w ogóle. No i dobra, teraz walka po prostu z finałem finałowego bossa. Tu się nie możemy dać się trafić. Więc musimy tutaj się okazać dobrą techniką.
jakaś mina. W ogóle. To fuck. No chyba musi na to najechać czy coś. Ale dobra. No, chodź tu. Hano tu. Dobra, jedno HP wzięte. Teraz to trzeba będzie odkopać. Odkopałem! Ale to jest to. Na... strzelaj sobie ile możesz. Nikt się nie zabroni. Może agresję wreszcie opanujesz. Uż! To była, o kurde. Dobra, stary, tam zbuduj to, co my chcemy, żeby zbudować. By unieszkodliwić tego typa. Nie. Naprawdę nie lubię to, że jak po śmierci, to nie możemy się przełączyć na drugą postać, żeby sobie zaoszczędzić troszeczkę czasu. Znaczy nie zaoszczędzić czasu, tylko... Wiecie, o co mi chodzi. You get the point. Dobra, już ma. Już ma tylko jedno HP. Teraz musimy uciec. I żeby on rozwalił to. Come on. Ja... Nie mogę, jaki debil. Teraz... Nie no, serio? You can't be serious now. Nie. To było hamowa. Taka czysta hamowa. Ja tym gościem tam pójdę. Bo ja tu widzę Minikita i się poprosi... I nie byłbym sobą, gdybym się opierał. Serio. A szczerze, tak najbardziej to nie mogę się doczekać, aż będziemy odgrywać LEGO Star Wars 3. To jest prawdopodobnie jedna z tych moich ulubionych części LEGO. Wraz z LEGO Piraci z Karaibów. Więc będzie fajnie, chyba. Zjeżdżaj! Świetnie. Ale nie, to było najlepsze, że po prostu on po prostu twarzą na to wbiegł. Dobra, dobra. Strzel. Teraz. Okej. Ja sobie po to pójdę, bo nie chcę zrobić tego samego błędu, co wcześniej. Dobra, już mam 4. Więc będzie najsowo. Oczywiście ten odcinek nie będzie tak długi, jak moje odcinki z Metal Slug'a. Rzecz jasna. Ale dobra. Więc teraz mam robić, nie wiem, powody sobie. Coś tu na pewno jest do roboty. O! Uż ty w mordę. No, strzel jeszcze raz. No jeszcze raz. Czy nie? Kurde. Szybko. Dobra, już nie ma życia. No life. Ło, coś się stało. Co się stało? Dobra, mamy ostatniego. Jak się tam dostać? Prawdopodobnie zrąbałem. Ale dobra, jadymy. Raczej idymy. O, idymy. No i dobra, już ostatnia część tego poziomu. Oby. Bo jakimś cudem jego czołg nadal żyje. Znaczy, jak może żyć czołka? Dobra. Nie będę się czepiał. To jest gra. Dla dzieci. Nie wiem się tutaj. O, ja sobie przypominam. O, kurde. Ostatni poziom jest najfajniejszy. Znaczy, nie dlatego, że się gra kończy, ale... Ale po prostu ostatni poziom tej gry jest bardzo fajny. Uwierzcie mi. Trust me.
Wierzcie, ten ostatni poziom, jaki będzie, to będzie mój ulubiony poziom z całej tej gry. Oż ty w mordę! Dobra, ty musisz całą robotę zrobić. Całą robotę zrobić. Pixel 2016. Dobra, on tutaj coś tam zrobi. Przejdziemy górą. No i co to będzie? Co to będzie? Walka będzie. Wypad. O kurde. No nie. Innymi słowem, mamy walkę. Wreszcie mamy walkę znowu na samochodach. Więc to jest ostatnia część poziomu. Więc muszę uważać, żeby nie spaść. Żeby już kompletnie jak kupa się nie zachować i nie zniszczyć wszystkich moich pieniędzy. Mógł sobie tak uderzać po prostu, bo on nic już nie robi. No i tyle. No wyjdź stąd. Finally! No nie, 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 no jaki typ. Nie mogłem go powstrzymać. Hello, logika tej gry. Dobra, myk, myk. Myk, myk. W ogóle... Siup, siup, dup, dup. Myk, myk. Dziękuję bardzo. Wyjdź. Otwórz się na świat. Otwórz się na ludzi. O, to jest dobre. Otwórz się na ludzi. Patrzcie ludzie, no ja go po prostu niszczę. On ledwo wychodzi i już wchodzi znowu. I nawet mi serduszka nie zabiera. Ej, no ja gespon... Nie, nie, to jest oszukana. Ta gra jest oszukana. Moje życie jest oszukane. Oj, teraz będzie. No, no, no. A. No i koniec tego poziomu. A czy nagle okazuje, że ostatni poziom i tyle. A, no to pamiętam czas filmu. To była chyba najlepsza scena ever w samym filmie. No. Więc co ludzie, w następnym odcinku będzie ostatni poziom tej gry. Wraz z czym zakończymy Lego Indiana Jones. Jedynkę. I wraz z czym tam następnego... Za 2 tygodnie w takim razie będzie już Kangurek KO jedynka. Więc cóż mogę powiedzieć dalej. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć. Pa, pa.